Sierżant Bill na tropie przestępców. Halo, Dick i Jim, zawołał Starlight. Musimy wiać natychmiast do Czarciego Jaru. Sierżant Bill depcze nam po piętach. Czytajcie! Mówiąc to, Starlight podsunął braciom pierwszą stronę gazety. Wielki rabunek bydła. Uprowadzono 1000 sztuk bydła i sprzedano w Adelaidzie. Sierżant Bill otrzymał rozkaz aresztowania sprawców kradzieży. Sierżant Bill znany był w tej części Australii z nadzwyczajnej odwagi i sprytu. Był on prawdziwym postrachem różnego rodzaju przestępców, nic więc dziwnego, że Starlight zarządził natychmiastową ucieczkę. Czarci Jar, ukryty w głębi buszu, był jedyną możliwą kryjówką. Starlight, Dick i Jim jechali z dala od siebie, żeby nie zostawić zbyt wyraźnych śladów. Po kilku dniach dotarli na miejsce. Urwiste skały piaskowca zamykały zewsząd głęboki jar. W grocie skalnej, jak zwykle, leżały zapasy żywności i baryłka grogu. Szybko zaspokoili głód i zapalili fajki. Wiedzieli, że czeka ich stryczek, a w najlepszym razie dożywotnie więzienie. Postanowili więc przeczekać w jarze pewien czas, robiąc jedynie wypady w celu uzupełnienia funduszy na wyjazd i beztroski pobyt w innym kraju. Długo obserwowali okolice. Wreszcie na drodze do pól złotodajnych postanowili zaatakować dyliżans pocztowy. Plan opracowali w najdrobniejszych szczegółach. W wyznaczonym dniu, przed zapadnięciem zmroku, rozbili obóz o mile od drogi w najgłębszej gęstwinie. O świcie dosiedli koni. W parę minut potem zza zakrętu wyłonił się dyliżans. Posuwał się bardzo wolno pod górę. Był już prawie u szczytu wzniesienia, kiedy Starlight krzyknął: stać, ręce do góry! Wszyscy trzej w maskach wyskoczyli na drogę. Woźnica zatrzymał konie. Dick szarpnął drzwi dyliżansu. Wysiadać, ręce do góry! Stanąć rzędem wzdłuż drogi i nie ruszać się! Krzyknął. Przerażeni podróżni szybko spełnili rozkaz napastnika. Zamaskowani bandyci z rewolwerami w ręku podchodzili do stojących na skraju drogi podróżnych. Kazali im wytrząsnąć kieszenie i oddać kosztowności. Łup, wbrew przewidywaniom, okazał się niezbyt wielki. Starlight krzyknął z wściekłością: wsiadać, jazda! Podróżni w popłochu zajęli miejsca. Dyliżans w szalonym pędzie ruszył w drogę. Napastnicy dosiedli koni i po chwili znaleźli się w głębi gęstwiny. Kierowali się na przełaj do Czarciego Jaru. Policja, poruszona nowym aktem gwałtu, zamieściła anons w prasie. Sierżant Bill na tropie przestępców. 500 funtów nagrody za wskazanie miejsca pobytu Starlighta, Ryszarda i Jamesa Marstonów. Tymczasem Starlight postanowił zaatakować eskortę transportu złota przewożonego do banku z najbliższej kopalni. W określonym terminie bandyci ukryli się w gęstwinie, oczekując pojawienia się transportu. W poprzek drogi zwalili pień wielkiego drzewa. Wreszcie na drodze ukazał się oczekiwany pojazd. Obok woźnicy siedział uzbrojony policjant, dwaj inni ukryci byli we wnętrzu wozu. Woźnica ściągnął nagle lejce. Co za diabeł zwalił to drzewo? Zaklął głośno. W tej chwili z gęstwiny rozległ się okrzyk. Ognia! Posypały się strzały. Woźnica jak kłoda padł na ziemię. Policjanci zostali śmiertelnie ranni. Zamaskowani bandyci, nie przestając strzelać, podbiegli do wozu. Szybko wyciągnęli kufer pełen złota i zaciągnęli go w gęstwinę. Zrabowane złoto postanowili partiami przewozić do Czarciego Jaru.
Rozgorączkowani widokiem wielkiego bogactwa z zapamiętaniem liczyli i oglądali sztabki złota. Niespodziany okrzyk „Stać! Ręce do góry!” poderwał ich na równe nogi. Starlight błyskawicznie wyciągnął rewolwer i skierował jego lufę w stojącego przed nim sierżanta Billa. Nim zdążył wystrzelić, czyjeś silne ramię wykręciło mu rękę do tyłu. Bandyci byli otoczeni. Dick i Jim próbowali wyrwać się z rąk policjantów. Jednemu z nich Jim podstawił nogę i mocnym szarpnięciem wyzwolił się na chwilę z silnych ramion. W tym momencie strzał z rewolweru Billa trafił go w nogę. Jim zaklął i zataczając się padł na ziemię. Niestety, nie zdążyłem zapobiec temu napadowi, mówił sierżant Bill, zatrzaskując kajdanki na rękach przestępców. Ale odpowiecie teraz za wszystko, kradzież bydła, rabunki i zabójstwa. Następnego dnia gazety donosiły: aresztowanie groźnych bandytów, nowy sukces sierżanta Billa.